So, just like I told you yesterday, the problem of handball in school, it's the most important problem. It's how to begin, how to introduce the game. Najważniejszym problemem w szkole jest to, jak wstawić, jak wprowadzić dzieci do piłki ręcznej. So it's very important that the teacher understand the mechanism of handball game. Dlatego bardzo istotne jest, żeby nauczyciele zrozumieli, jak działa mechanizm piłki ręcznej. In the first level it's easy. We say to the children, shot the goal and don't leave the other team make goals. It's easy. Na poziomie podstawowym wydaje się to proste. Mówimy, żeby zdobywać bramki i nie pozwalać przeciwnikom zdobywać bramki. But if you go on, I give you the example to play with a pivot. It will be difficult to introduce immediately in the school. Natomiast na kolejnym poziomie przykładowo gra z obrotem zaczyna stanowić pewien problem. Rozumienie gry z obrotowym zaczyna stanowić problem. So it's very important that you are identified with the tactical problem of the game, not only with technical. Dlatego bardzo istotne jest, żeby identyfikować się nie tylko z problemami technicznymi dyscypliny, ale także z problemami taktycznymi. Because the way how to go up, it's for tactics, not for technique. Technique, it's an individual problem of the player. He must has to resolve it earlier or later, but we go up by tactics, and we go up by tactics if we understand what the player has to do with and without ball. Dlatego, żeby rozwijać się w piłce ręcznej, musimy posługiwać się taktyką, a nie techniką, która jest kwestią indywidualną, przyjdzie wcześniej lub później u konkretnych zawodników. Natomiast jeżeli chodzi o taktykę, bardzo istotne jest, żeby zawodnicy rozumieli, jak poruszać się z piłką i bez piłki. So, I don't know, when you start to teach handball in your schools, what is the first lesson that you organize? It's a question for you. Pytanie do was, od czego zaczynacie nauczanie piłki ręcznej, jak pracujecie w szkołach? Od czego zaczynamy nauczanie piłki ręcznej? What do you do in the first day? Co robimy na samym początku? Handling the ball. Handling the ball in the first day. Other idea? Okay. Running with the ball or without the ball? With the ball. Running. Handle the ball. More. Do you present the game to the children? How do you explain the game? Czy przedstawiacie grę dzieciom, czy ją wyjaśniacie? You can talk. I understand everything. Also in Polish. Rozumiem wszystko, także po polsku. Showing the ball the difference, the way of how to catch, how to pass. Correct. Technique. Okay. You start presenting the game. Explain some rules, some basic rules also, I hope. You start to present the game, showing where they can play, I hope. But could be not important, because we can start the game without a field in any space, and we can
And I recommend to you start this handball teaching with something very close handball. Mam nadzieję, że pokazując, przedstawiając piłkę ręczną dzieciom, pokazujecie im boisko, gdzie mogą grać, gdzie nie mogą się poruszać, gdzie mogą się poruszać z piłką, gdzie nie. So it means in the first lesson, one group here, one group there, you have to make goal there, you have to make goal there, try to do a lot of goals and try to do no many mistakes. So, prowadząc grę, nie potrzebujemy w zasadzie boiska, bramek. Ważne, żeby podzielić grupę, stworzyć jakieś prowizoryczne bramki, pokazać, gdzie, jak można zdobywać punkty. And I know also that this only depends on we. The conditions where you work, the conditions of the schools, the political of your country, it's also important. Because, for example, in my country, the children with 10, 11, and 12 years, we can pass around handball in the program of physical education. To wszystko, przedstawianie dyscypliny zależy od nas, zależy od warunków, jakie mamy w szkole. W Portugalii na przykład dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat nie da się pominąć piłki ręcznej w programie nauczania. It means we have in the program football, basketball, volleyball, but handball it's free for teachers. So if you like handball like me, my students, they do a lot of handball. If I don't like handball, I go to basketball, football and volleyball and go on. Przepraszam, piłka ręczna jest pomijana w programie nauczania. Jest obowiązkowa siatkówka, piłka nożna, koszykówka, natomiast piłka ręczna realizowana jest przez ludzi takich jak ja, miłośników dyscypliny, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi właśnie z piłki ręcznej. So I choose for this lesson a group of pre-sportive games that I recommend to you. Don't, of course, you know there are 2,000 or 3,000 pre-sportive games. You have a lot of books with a lot of games. But don't leave this group of games that I go to try to do with the boys and girls here. And don't leave this. It's very important, just what you say, running with ball. It means motor skills, very important. Dlatego dzisiaj na zajęciach chciałbym przedstawić grupę gier wprowadzających do dyscypliny i chciałbym, aby nie pomijać tych gier. W książkach, w różnych materiałach możemy znaleźć setki, tysiące różnych gier, ale istotne jest, żeby tej grupy środków nie pomijać w procesie nauczania. Motor skills, cooperation, motor skills, confrontation, motor skills, contact, motor skills, catches the ball. Umiejętności motoryczne na poziomie koordynacji, na poziomie pojedynku, rywalizacji, kontaktu i współpracy, a także umiejętności motoryczne w kontakcie z piłką, ze sprzętem sportowym. Games control the ball, also very important. I gry, w których występuje kontrola nad piłką, bardzo istotna kwestia. Games with control of the shot. Gry z kontrolą, znaczy gry z rzutem na bramkę. It means that the players must have a visual coordination, players or students. To oznacza, że zawodnicy potrzebują koordynacji wzrokowo-ruchowej. Games of pass and reception. Gry związane z chwytem i podaniem. It means cooperation between the players. To oczywiście współpracą pomiędzy zawodnikami. And the most important games in progression, games with tactics, games with superiority, games with passing and finishing. I gry, które
angażują taktykę, przewagę, taktykę w przewadze liczebnej i podania i zakończenie, a także uzgadniają grę bramkarza na pozycji bramkarza. And games that has goalkeeper also or something similar. I gry, w których występuje bramkarz albo ktoś w roli bramkarza, ktoś kto spełnia rolę podobną do roli bramkarza. 3 points for you to take in attention. 3 punkty, które trzeba wziąć pod uwagę. What are the for you? Please say it. No problem. What are for you the 3 most important things in handball? Proszę powiedzcie mi, czym dla was są, jakie 3 najważniejsze rzeczy są najważniejsze w piłce ręcznej? First one. Who want to say? Pierwsza. The most powiedzieć? Important. Najważniejsza. Kto powie? Movement without ball. Movement without ball? No. It's not on the top. More. Fighting. Oh, she's thinking for everything. Not only for him. Dobre, no. Wszystkiego no. Thinking dobrze. always. No. First in the top. Incredible. A referee. It's very difficult to play this game without a referee. Bardzo trudno. And the referee can be you. If you are responsible in the class, you are the referee. Sędziami możecie być wy. Jeżeli jesteście odpowiedzialni za klasę, za grupę, no to wy musicie być sędziami. It means you have to decide it. You have to choose. You have to say to the children, no, you cannot do this. You do this. To znaczy, że musicie wybierać, decydować, co wolno robić, a czego nie wolno. If you go up, these referee are going to change until arrive to the referee. 2 referees in the match. W toku rozwoju grupy i drużyny, którą prowadzimy, ta rola sędziego schodzi na drugi plan, kiedy pojawia się sędzia formalny w zawodach. Our top 3 in second referee, second. Pierwszy był sędzia, co będzie kolejną rzeczą? Want to... Kto chce powiedzieć? The players. Almost. You are almost winning the prize. Coach now. Coach out. Second. Referee. Player, she said already. You are close. But a special player. Goalkeeper. Bramkarz. Konkretny zawodnik. Bramkarz. It's very difficult if you organize a handball game or without goalkeeper. If you go to the top, if you go to the club, you can imagine what is do a training without goalkeepers. Bardzo trudno it's jest a disaster, a training disaster. Grę, a no nawet trening sportowy bez bramkarza. Nie przyszło wam kiedyś prowadzić trening bez bramkarza, który no, w większości przypadków kończył się katastrofą. And the goalkeeper in the first level, it's a big problem. I don't know what you do. You choose... Okay, you are not given. Go. Na poziomie podstawowym. No, I don't like that. You go. Stay calm. Keep calm. I'm the lecturer. Nie wiem, jak działacie na tym poziomie podstawowym, jak wybieracie bramkarzy, czy jest to szczęśliwy traf, czy wybieracie zupełnie losowo spośród grupy dzieci, które no, niejednokrotnie nie chcą wstawać na bramkę, boją się piłki. So it means if you find a very good boy or girl that likes to go there, invest. Więc jeśli macie zawodnika, zawodniczkę, który referee, chce stanąć na bramce, goalkeeper, zainwestujcie w to. And the third one. Dobrze, mamy sędziego, mamy bramkarza i co jest na trzecim miejscu? The third. Trzecie. Players? Okay. No, not players. The players do what they have to do. Play.
the ball. It's a problem. But not the ball, catch the ball, have the ball on your hand. You must use the ball just like you use the pen. The pen. Piłka, ale nie w sensie samego przyrządu, tylko wszystkie kwestie techniczne związane z nim, z tą piłką. Musimy się nauczyć używać, korzystać z piłki tak, jak korzystamy z długopisu na przykład. So it means in the entrance of the game, if you give to the children stones behind to give them, inside to give them balls, it will be not very good. If they stay with us with handball. Więc na podstawowym poziomie, jeżeli zamiast piłek dalibyśmy przykładowo dzieciom kamienie, no nie zdałoby to egzaminu, nie spełniłoby to swojej roli. So this is more advices for you. I know you know already, but please start to thinking with these three situations that I leave here. You must have referees on the field, you must have goalkeepers invested, you must have players that do a lot of things with the ball on the hand. Because when you see Karol Bielecki shooting the goal with so easy, it seems so easy, but the ball in the hand, it's one more finger. He has six fingers. 1, 2, 3, 4, 5 and the ball. It's a second. Dlatego daję taką radę wam, żeby wziąć pod uwagę w procesie nauczania, żeby wziąć pod uwagę te trzy punkty, o których powiedzieliśmy, czyli sędziego, bramkarza i posługiwanie się piłką. Bo jak spojrzymy na najwyższym poziomie, na Karola Bieleckiego na przykład, piłka wydaje się być jego szóstym palcem ręki. Ma pięć palców w ręce i szóstym wydaje się być piłka. Że wygląda okay. Bardzo prosto, jak oddaje rzuty na bramkę. Okay, let's go to the practical. Dobra, przejdźmy do praktyki. Ten players, ten, only dzień. Ten. Przepuści piłkę. Jeżeli piłka przeleci przez między nogami, odpadamy z zabawy.
Dobrze. Już widzę, zabawa się spodobała. Dobieramy się w dwójki teraz. Mamy dwie dwójki. Zadaniem berków połączonych w dwójki jest złapanie kolejnego, żeby stworzyć grupę trzech osób. W momencie, kiedy trzy osoby łapią kolejną, czwartą, jest jedna dodatkowa para berków. Tak jest, rozdzielają się i jest kolejna para berków. Generalnie pomysłem na tę zabawę jest wyznaczenie dwóch par berków, którzy łapią kolejny i tworzą czwórki, które z kolei dzielą się znowu na kolejne pary berków. Próbujecie zdobyć jak najwięcej ogonów, tak? Ale jeżeli nie macie swojego... Okay. Jeżeli nie macie swojego ogonka, odpadacie, wychodzicie poza pole blankowe, tak? Gotowi? Proszę, biegamy. Te zdobyte trzymasz w ręce. Jeden swój z tyłu, a zdobyte w ręce. Jeden na jeden. Jeden na jednego. Mamy zwycięzcę. Brawa. Dobrze, to jest taki przykład na jednej czwórce, ale oczywiście można to ćwiczenie, tę zabawę wykonywać z większą ilością grup.
Głównym celem zawodnika, który jest bez trójki, jest złapać... Złapać Oskara, dotknąć Oskara. Tak, zobaczymy, czy jeszcze dodatkowe. Tak, oni bronią, a ty starasz się dotknąć Oskara. Oni bronią Oskara. I próbujesz dotknąć... Nie. Dwóch obrońców. Oskar to jest ten... Oskar, podnieś rękę. Oskar w zielonej koszulce. Natomiast zawodniczka z piłką próbuje dotknąć piłką Oskara, który ma dwóch obrońców. Okej. Okay. Dziękujemy. Dobrze, poprosimy 10 osób, żeby każda wzięła piłkę. 10 osób. Powiedzmy. Te osoby, które nie życzyły. Raz, dwa. Śmiało. 3, 4, 5, 6, 7. Chodźcie. 8, 9. Śmiało, 10. Każdy bierze piłkę. Każdy, kto jest złapany, zberkowany, staje w rozkroku. Staje w rozkroku, tak jest. Bierzemy piłkę do siebie kozłem między jego nogami, tak? Czyli jeżeli jesteś zberkowana, stajesz w rozkroku, tak? Podchodzę, żebyś ty mogła dalej grać berka, podchodzę, hop, i możesz dopiero dalej. Tak. Tak. Pójdę tak. Dobrze, mamy berka, będziesz berkiem na początku. Wchodzimy do pola bramkowego, chodźcie do pola bramkowego wszyscy. Tu. Szósty mecz. Mamy berka. Nie musicie kozłować, piłka ma być w rączce tak, żeby ratować pozostałych, tak? Natomiast macie berka, który ma was dotknąć piłką, ale w polu bramkowym. Ma was dotknąć piłką, jak jesteś zberkowany, staje w rozkroku i czeka, aż kolega, koleżanka odczaruje, odberkuje. Proszę bardzo, biegamy. Ratujemy, tak jest. Rozumiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Możemy także tę zabawę przeprowadzić dwoma berkami. Jeden berek i drugi berek.
Teraz wszyscy musicie kozłować piłkę. Nie można zbiegać dowolnie. Wszyscy kozłujemy piłkę. Berki również. Proszę bardzo. To samo. Pole bramkowe, pole bramkowe. Ratować, ratować ją. Okej, okay, dziękujemy. Jeżeli opanowane jest kozłowanie, no to ta gra wygląda zupełnie inaczej. To zabawa. Jedna osoba bez piłki. Dobrze. Dobrze. Jest grupa. Jedna osoba nie ma piłki, reszta musi kozłować w polu bramkowym. Natomiast osoba, która nie ma piłki, próbuje tę piłkę zdobyć. Tak? Zabierasz piłkę jednej koleżance, koledze. Ta osoba, która nie ma piłki, znowu musi sobie piłkę wywalczyć. Proszę bardzo. Biegamy. Tak jest. Dziękuję. OK. Chodźcie tutaj. Każdy piłkę bierze. Fajny przykład ćwiczenia na dwóch osobach, ale oczywiście można przeprowadzać na więcej takich grup. Łapiemy się za ręce, tak jakbyśmy się witali. Lepszą ręką kozłujemy. Na ograniczonej przestrzeni. Próbujemy, kozłujemy i próbujemy wybić z kozłowania partnera. No, próbuj spowodować, żeby on nie mógł kozłować. Czyli no. No próbuję. Osiemdziesięciu zawodników potrzebujemy. O, coraz szybciej wstają. Jeszcze dwie osoby, jak są. Nie? Szybko, piłeczki i... Dobra, ograniczamy pole białymi liniami, liniami
boiska do piłki siatkowej. Stawiamy się na linii, przepraszam. Dobrze, próbujemy, kozłując, próbujemy przedostać się na drugą linię boczną boiska do siatkówki, nie dotykając, tak żeby nie dać się dotknąć przez berków na środku. Rozciągamy się na całą szerokość, tam szerzej, szerzej, szerzej jeszcze. I berki muszą się złapać za rękę i próbują dotknąć. Berki nie muszą kozłować, tylko muszą trzymać piłkę. Próbujemy dotknąć piłką osoby przebiegające. I get this. Hop, jedziemy. No i złapana osoba dołącza. No dalej, kto tam był złapany? Jedna osoba. Dobrze, nie. Odwracacie się, jak złapiecie kogoś, dołącza do was. Jedna osoba bez piłki. Kto jest dotknięty, odkłada piłkę. Dołącz do niej. Jedna osoba jest bez piłki. W środku. W środku bez piłki. O właśnie. Możecie się zamieniać miejscami, jak tam chcecie. No, kto złapany jest, odkłada piłkę, dołącza do grupy. Jest złapana, odkłada piłkę, dołącza i jest czwórka w środku. Mamy czworo zwycięzców. Brawa. A, poprawiony zostałem, że troje. Dobrze, zostańcie tak w grupach, jak jesteście. Generalnie chodzi o to, żeby zrzucić pachołki zza białej linii.
za białej linii. Dwa pachołki zrzucone przez jedną drużynę oznacza zwycięstwo. Można je tylko rzucać spoza boiska do piłki siatkowej z za białej linii. I piłkami się oczywiście wymieniamy. No, jeżeli piłka przeleci na drugą stronę, łapiemy piłkę przeciwnej drużyny. Jest jeden. Jeden, jeden. Dwa, jeden. Okej, rewanż. Did you take note from in these exercises the way how the children get the ball? Did you observe? Czy zwróciliście uwagę na sposób, w jaki dzieci rzucały piłką, w jaki sposób chwytały, układały rękę do podania? W większości przypadków wyglądało to w ten sposób. I have all this document also, and I go to leave the document with the organizers. You have all the games here. We didn't do all of them, but in general they are here. Ja te dokumenty, te notatki moje zostawię tutaj organizatorom, aby wam przekazali. Tam są wszystkie te gry, które tutaj widzieliście. I przechodzimy do finałowej zabawy. Dwie drużyny po pięciu zawodników potrzebujemy. Kto jeszcze nie brał udziału? To jedna piątka zakłada koszulki. Chłopaki, załóżcie koszulki. A dobrze było, żebyście się wymieszali. Tak, 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 tak. Celem zabawy jest podbiegnięcie do piłki, poruszanie się z piłką zawsze z kozłem i próbujemy położyć piłkę na materacu drużyny przeciwnej. Ale drużyna przeciwna może bez piłki pobiec po piłkę na materac przeciwników, zabrać piłkę i przynieść do siebie.
co oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że możemy tutaj wrócić po obiedzie. Zawsze kozujemy. Odkładamy piłkę na materac. Na materac. Nie bronisz. Nie bronimy materaca. Biegamy z piłką tylko. Albo zabieramy piłkę z materaca, zanosimy na drugi, albo... Nie walczymy. Celem jest złapanie piłki, przeniesienie jej na materac. Nie bronimy materaca jakkolwiek. Mamy tylko, interesuje nas piłka lub piłka, która jest na materacu. Do you have to take on the on mat? Dobrze. Mamy zawsze kozłować, więc jak dasz radę kozłować dwie piłki, może być. Tylko piłki, mój błąd wcześniej, bierzemy piłkę na swój materac. Zabieramy piłkę, zanosimy ją na swój materac, tak? Dziewczyny? A jak dasz radę kozłować dwoma piłkami, możesz wziąć. Kozujemy. Nie, do swojego. Do swojego materaca. Na swój materac. Tu jest piłka, wolna piłka. Kozujemy, na swój materac. No biegniecie po następne piłki, na materac przeciwników. Understand the mechanism of this game. You could say to the students 3 minutes, 2 minutes, or 6 balls, 5 balls, you decide it. Okay? Thank you. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Możemy ograniczyć czas zabawy albo zabawę ograniczyć ilością piłek, tak? Czyli czy 5 czy 6 piłek ustawiamy do momentu, kiedy piłki są na środku, walczymy o ilość piłek na swoim materacu. Dobrze. Jedna osoba zostaje w polu bramkowym. Celem zabawy jest strącenie pachołków piłką. Rozumiesz? Bronisz pachołków, tak? Wybierasz sobie, którego bronisz. Możesz używać rąk, nóg, bronisz jednego z pachołków wybranego. Reszta poza polem bramkowym. Jedna piłka. Proszę, próbujemy strącić pachołek. Jeden zero. Mama dziewczyny!
You see where is the problem here? Widzicie, czym jest problem? Oh, great! What? A goalkeeper there. Mamy bramkarza. Oh, 2-0. 2-0. Let's go, girls. Great. What do you think? We have a goalkeeper there? Tak myślicie, mamy bramkarkę? Teraz chyba. Okay. That's enough. Thank you. Dobra, dziękujemy. Brawa. So we go to the last one. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. For me a fantastic game this one. Dla mnie rewelacyjna gra. I need four players only. Potrzebujemy two teams for four players each or cztery osoby. Cztery osoby, ale będziecie biegać dużo. Tak. Zostawcie dziewczynę. Kurka. Bramkarkę może zostawimy. Cztery osoby, jedna osoba musi wrócić. Chodź, chodź. No dobra, mam cztery osoby. Sześć piłek. Dziewczyny, sześć piłek. Małe piłki. Mniejsze piłki. Sześć piłek na środku. In the middle, in the blue one. Do środkowego. So one of you in each arc? Każda z was na do jednego pula. This is your house. To jest twój your house. Your house. Your house. To jest wasz dom. Pula. Wasz dom. So win the game. Who can put three balls on his house? Grę wygrywa ta, która da radę wziąć trzy piłki do swojego domu. And they can go to the other house. Ale możecie też iść do innego domu i zabrać z innego domu piłki, za przynieść do siebie. First time free, right? And second time three. Na początku biegacie swobodnie, bez kozłowania, a potem będzie kozłowanie. Now it's free. Na początek samo bieganie, bez kozłowania. Okay, you understand? You understand? Go. Rozumiecie? Biegamy. Zobaczcie. Jedna piłka. Okay. Continue. Dalej, biegamy. Nobody has three. Kto ma trzy piłki? No która z was ma trzy piłki? No trzy piłki trzeba przywieźć. You can move. You have two balls. You can. Stop it! Oh, yes. Brawo, mamy dziewczynę. Now we dribble. Go to put the ball in the middle. Odkładamy piłki do środka, to samo, ale z kozłowaniem. Tylko poruszamy się tylko kozłując. This game, they have to think. Someone told think here, always thinking. Także musimy myśleć. Ktoś z was wcześniej powiedział o myśleniu, także właśnie. Okay, ready? Only on dribbling. Tylko go. Kozłując. Jedziemy. Patrz. And now... dribbling. Kozłujemy. And now... Go there. Oops. And here, bravo. It's a winner.
Okay, all the players here, please. Wszystkich zawodników zapraszamy na środek. Come here. Give your hands, please. Złapcie się za ręce. Oczywiście padło pytanie, czy teraz gramy. Ale przodem do widowni. Wszyscy przodem do widowni, za ręce.